masowa produkcja żywności no, jest kiepskiej niestety jakości i my ponosimy tego konsekwencje. I to ma też związek z endometriozą, z mięśniakami. Jeszcze 40 lat temu mięśniaki dotyczyły 10-20% kobiet, a w tej chwili 60-70. Co się zmieniło? Raki piersi, jak ja kończyłem studia, to było 8 tysięcy kobiet rocznie. W tej chwili jest niemal 24 tysiące kobiet rocznie. Co się zmieniło? Zapalenie jelita grubego. I proszę zauważyć, Hashimoto, te osoby zwykle mają problemy z jelitami. Część ma SIBO, część ma wrodzone zapalenie jelita, czy drażliwość jelita. To jest jeden wielki worek problemów jelitowych. No to hello, od czego to zależy?